Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Perła Louis. Najświętsza Panna wzorem pokory i cichości. Rozpamiętywanie tajemnic jej życia. Chwała Jezusowi i Maryi Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Rozdział 18. Pierwszy błysk posłannictwa Bożego. Jezus w świątyni. Jeżeli wystarczy od 50 do 60 ludzi wybierających się razem w podróż, by powstał gwar i nieład, to cóż dopiero się dzieje wśród kilku tysięcy pielgrzymów, którzy chcą pierwsi odejść i pierwsi przybyć na miejsce przeznaczenia? Zapewne w takim dotłoku i nieładzie Jezus odszedł od ojca i matki swojej. W pierwszej chwili nikt nic nie spostrzegł. Maryja, będąca wśród innych niewiast, nie widząc syna przy sobie, pomyślała, iż jest z Józefem. Józef tak samo przypuszczał, iż Jezus pozostał z matką swoją. Młody jego wiek dozwalał mu odbywać drogę wraz z niewiastami. Karawana ruszyła z rana. Dzień cały przeszedł w zamieszaniu nieodłącznym przy takiej podróży. Dopiero wieczorem w Berot, korzystając z pierwszego przystanku, Maryja poszła do Józefa. A Jezus? Gdzie On? To pytanie wyszło jednocześnie z ust i serca obu oblubieńców. Jezusa nie było. Miecz boleści ponownie zaczął rozdzierać serce matki. Dziecię może pozostało wśród innych krewnych. Idą oboje szukać, wracają, pytają. Głos Maryi zaczyna drżeć z bólu. Gdzie Jezus? Jezusa nie było. Wtedy miecz przeniknął serce matki, które się zakrwawiło. Jezus zgubiony, zgubiony, zgubiony w tym natłoku ludzi. Po drogach rozbójnicy napastowali przechodniów, podróżnych.
Kraj był zbuntowany, napełniony awanturnikami, chcącymi zrzucić z siebie jarzmo rzymskie, a przede wszystkim nowe podatki. Bandy opryszków przebiegały cały kraj, a Jezus zgubiony, noc nadchodziła. Głęboki ból przeszył serce Józefa i Maryi. Nie tracąc minuty, nie licząc się ze zmęczeniem, mimo nocy i wbrew niebezpieczeństwom grożącym na drogach tak niepewnych, a przebytych w licznym towarzystwie, Józef i Maryja sami zawracają z drogi. Ojciec i Matka Jezusa także znajdują się zgubieni na tej drodze, bez żadnego ratunku, bez opieki i bez Jezusa. Nazajutrz rano byli już w Jeruzalem. Przez dzień cały wśród łez szukali Jezusa, bezskutecznie. Męką dla nich nieopisaną była noc następna. Biedna matka rozdzierała sobie serce wymówkami, jakie sobie czyniła, przypuszczeniami najboleściwszymi. Najdotkliwszą dla niej myślą było to, że nie wiedziała ani dnia, ani godziny, kiedy jej syn może już zechciał rozpocząć posłannictwo swoje, a w takim razie co go spotkać może? W jaki sposób ma się odbyć okrutne odkupienie świata? Chociaż Maryja nie była we wszystko wtajemniczoną, wiedziała jednak, jak bolesna droga została wytknięta Mesjaszowi. Czy to już pierwszy etap tej drogi rozpoczęty? I drugi dzień upłynął, a z każdą godziną wątpliwsze się stawało odnalezienie Jezusa. Każda chwila coraz głębiej zanurzała miecz boleści w serce Maryi. Wreszcie rankiem trzeciego dnia Józef i Maryja zawrócili do świątyni i spostrzegli pod arkadami portyków zebranych skrybów i kapłanów siedzących wedle zwyczaju przyjętego i nauczających. Zbliżywszy się, Maryja, niedowierzając własnym oczom, zobaczyła siedzącego wśród doktorów opromienionego szczęściem, powagą i spokojem, odpowiadającego i pytającego swego ukochanego Jezusa, dziecię swoje najdroższe. Rzecz niesłychana, dumni, pyszni doktorowie Izraela byli wsłuchani w słowa dziecięcia, które przykuwało ich uwagę i zniewalało czarem swej mądrości. Przechodnie z ciekawości otoczyli kołem tę szkołę zaimprowizowaną na katedrze, której wykładał prawo i pismo nie któryś z nauczycieli Izraela, tylko młode pachole. Taki widok mógł być pochlebnym dla każdej matki. Maryja nad tym się nie zatrzymała. Widziała tylko Jezusa. Żywo przebijając się przez tłum, zbliżyła się do Jezusa i rzekła mu: Synu, cóżeś nam tak uczynił? Oto ojciec twój i ja żałośni szukaliśmy cię. Wtedy oczy Jezusa przeszył boski błysk i rzekł: Cóż jest, żeście mnie szukali? Nie wiedzieliście, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba, żebym był? O którym Ojcu mówi Jezus i do której Matki? O jakich sprawach? Jego Ojciec? Czyż nie jest nim ten właśnie człowiek opodal stojący? Wszystko to było niezwykle dziwne, niewytłumaczone, niezrozumiałe. Obecni nic też nie pojęli. Maryja i Józef też nie zrozumieli. Zresztą całe to zajście minęło błyskawicznie.
I oto łagodny, pokorny, serdeczny Jezus, mały Jezus, wkrótce się już znalazł między Józefem i Maryją. Doktorowie prawa może wzajemnie się zapytywali, jak niegdyś o Janie Chrzcicielu. Co myślicie, kim będzie to dziecię? Nie znajdowali odpowiedzi, albowiem godzina nie nadeszła. Wszystko ma swój czas, swoją godzinę przez Boga wyznaczoną. Zdarzenie to pełne tajemnicy skończyło się na tym, że Józef, Maryja i Jezus razem wyszli ze świątyni i podążyli drogą powrotną do Nazaretu. I był im poddany. Dziecię nie dało żadnego wytłumaczenia swego postępowania, tak bardzo tajemniczego, a jego rodzice nie domagali się tego. Jezus, pozostający w świątyni, dał światu głęboką naukę. Ojcowie i matki, choćbyście dorównali Józefowi i Maryi, pamiętajcie, że istnieją jednak granice, których wam przekroczyć nie wolno, gdy chodzi o prawa wasze, o autorytet wasz nad dziećmi waszymi. Ojcem istotnym i matką istotną jest Pan Bóg. Otóż mogą zajść okoliczności, w których wola Boża tak wyraźnie przemówi do dzieci waszych, że wtedy wola wasza musi całkiem ustąpić. Czyż nie wiecie, że Bóg ma nad wami przewagę? Wybór między Bogiem a wami w sercach dzieci waszych bywa dla nich Bożym ultimatum. Nie rozumieć tak, jak nie rozumieli Józef i Maryja, a także widzieć we własnym sercu ostrze miecza, które się w nie wbija, jednocześnie złożyć Panu i Stwórcy waszemu ofiarę z bólu, świadczącego o waszej dla Niego miłości. Oto jedynie, czego Bóg od was żąda. Zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nadziei, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza,
módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przeciwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Pomożna, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico Mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławne pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Saranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pociecho migrantów, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomoże niewiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami.
Królowo bez masy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo świata, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Pana chwalebna i błogosławiona. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie, jak Cię pozdrawiają anieli w niebie. Zdrowaś, zdrowaś, Panno Maryjo.
Bożego, Tyś Królową nieba, świata całego, Tyś jest godno, Maryjo tego. Tobie się kłaniają chóry anielskie, Ciebie pozdrawiają duchy niebieskie. Ciebie prosi i plemię ludzkie. Weź swą opiekę nasz Kościół Święty, Panno Najświętsza, niepokalana. Niechaj miłością każdy przejęty.